Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Amsterdam ISE 2018, stanowisko MC Kwadrat Audio XTA i kolejne ciekawostki, nowości w ich produktach. Oczywiście przekazuję tutaj mikrofon koledze, który więcej opowiem nam o tych nowościach na tym stanowisku. Witam ponownie, jeszcze raz Tomasz Kwiecień. Tak jak kolega mówił, mamy nowości na stoisku MC Kwadrat Audio, a w tym przypadku XTA. XTA pokazuje trzy nowe wzmacniacze. Jest to prestiżowy model serii APA. Pojawia się jego słabsza siostra, słabszy brat. Mamy model 4E6. Jest to model, który ma cztery wyjścia, cztery kanały. Każdy z kanałów to jest 2000 W przy 4 Ohmach. Oczywiście pełny processing XTA. Drugie mniejsze urządzenie jest to nowy model, tak jak mówiłem, seria DPA. Jest to również seria, która również posiada processing XTA. Tutaj mamy moc czterech kanałów oczywiście, moc każdego kanału to 2700 W. Odmiana DPA DNA 120, jest to również wzmacniacz, w tym przypadku bez procesora. Mamy tutaj dwa kanały, wersja DNA 120 to jest 4600 W na każdy z dwóch kanałów. To jest właśnie nowość. Dodatkowo w tym roku również MC Kwadrat XTA pokazuje serię, które pojawiły się w tamtym roku. Mamy seria MC Kwadrat Delta. Tu mamy Delta 80, Delta 100, również z processingiem, też na pokładzie pełny processing XTA. Jak widzimy więc, konsekwentnie idą dalej naprzód kolejne produkty, które są uzupełnieniem pewnego rodzaju myśli technologicznej, pewnego rodzaju wdrożeń, które już się sprawdziły do tej pory i które marka zamierza rozszerzać. Dla portalu nagłośnieniowego z Amsterdamu, Bolesław Szol, dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy.